Barbara Marciniak, autorka bestsellerów Zwiastuni Świtu, Ziemia Zwiastunów Świtu oraz Świetlana Rodzina. Ścieżka Mocy, mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Twórcze rozwiązania do zmiany przekonań, odzyskiwania własnej mocy oraz tworzenia świata nieograniczonych możliwości. Wprowadzenie od Plejadian. Chociaż Ziemia doświadcza aktualnie bezprecedensowej, burzliwej transformacji świadomości i preferencji, wiele obrazów istniejących w korytarzach ludzkiej pamięci komórkowej wydaje się być ludziom dziwnie znajomych. Jesteście dziś wręcz zanurzeni po uszy w czasach przełomowej zmiany. Jako ludzkość próbujecie utrzymać równowagę, stojąc na progu nowego rozumienia kosmicznej siły. Naturalnie wielu z nas zastanawia się, co ludzie z tą wiedzą uczynią. W minionych epokach nie pojęto charakteru tej siły we właściwy sposób, a co za tym idzie, płynąca z niej moc nie została odpowiednio wykorzystana, co wiodło was ku nieodwołalnej autodestrukcji. Jednak wszechpotężne cykle życia oraz nadchodzące po sobie kolejne okresy nauki nieprzerwanie i cierpliwie oferują wam wciąż te same lekcje, bo choć życie może już wydawać się zniszczone, świadomość trwa i przejawia się w coraz to innej, zmienionej formie. Ludzkość zbliża się w zawrotnym tempie ku brzegom wielkiego kosmicznego klifu świadomości. Wasze obecne działania i wybory określą przebieg doświadczeń o wiele bardziej złożonych i zadziwiających, niż potraficie to sobie wyobrazić. Jutrzenka rewolucji, nowej świadomości już świta i nie jesteście w stanie od konieczności kierowania mocą uciec teraz czy kiedykolwiek. Mając we krwi uwielbienie przygód, jesteśmy tu, aby podzielić się z wami naszymi spostrzeżeniami na temat waszego szybko zmieniającego się życia. Proponujemy nasze wsparcie i chcemy podsunąć wam kilka aktualnych i trafnych wskazówek co do sposobów kierowania masą nagromadzonej energii, wprawiającej w ruch waszą planetę. Plejadianie. Wielowymiarowa rzeczywistość oraz wzór istnienia. W czasach niepokojów i przemiany chcemy podzielić się z wami naszymi poglądami na temat istoty istnienia. Chcemy nakłonić każdego z was do obudzenia w sobie chęci kierowania własnym życiem. Każdy z was na Ziemi powinien wnieść swój własny wkład, ogromne przebudzenie ludzkości do prawdy, która brzmi: Twoje myśli tworzą Twoją rzeczywistość. Owa prawda to najważniejsze, co musicie zrozumieć jako jedną z wielu połączonych ze sobą i wzajemnie splecionych warstw rzeczywistości, by tworzyć oraz odkrywać majestatyczną, wielowymiarową naturę istnienia. Wiedza owa jest święta, a wybór, przed jakim stoi Wasz dzisiejszy świat, czy po nią sięgnąć, czy tylko się nią bawić, stanowi niezwykle znaczący sprawdzian dla czasów. Poszerzenie umysłu w celu zdobycia możliwości penetracji głębszego sensu życia stanowi nie tylko wyzwolenie, lecz i klucz do Twojej pomyślności. Wiedza to moc, a sposób jej wykorzystywania nieuchronnie określa przebieg ludzkiego, każdego życia, każdego z Was z osobna i wszystkich razem. Sytuacje społeczno-polityczne, z jakimi masz aktualnie do czynienia, czy to indywidualnie, czy globalnie, obejmują serię bardzo intensywnych lekcji kursu zdolności rozpoznawania i rozróżniania. Wyzwanie, przed jakim stoisz, to przejrzeć kunsztowny, lecz męczący i mącący w głowach interes strachu, panoszący się na tej planecie. Niełatwo jest zachować wiarę w pozytywny wynik wszystkich codziennych doświadczeń. Jednak należy pamiętać, że wyzwania i trudne sytuacje zawsze poprzedzają wszelkie znaczące osiągnięcia. Tak jak burza poprzedza tęczę. Wybory, których dokonujesz oraz ryzyko, jakiego chcesz się dziś podjąć, stanowią sedno procesu umacniania czy też dodawania mocy Twoim decyzjom oraz rozbudzania w sobie umiejętności rozpoznawania i korzystania z osobistej mocy. Ostatecznie Twoim obowiązkiem jest, podobnie jak jest to obowiązkiem każdego z Was, otworzyć dla dobra wszystkiego to, czego doświadczasz. Żyjesz w czasach, w których możliwość odkrywania własnej mocy, autowzmacniania, poszerzania świadomości oraz rozwoju duchowego wydają się nie mieć końca.
całość istnienia, w tym także i ciebie, przenika określona forma mocy. Przez kilka chwil rozważ swoje koncepcje mocy i osobistych dróg jej odnalezienia. Jakie obrazy ci się nasuwają? Jaką formą mocy, twoim zdaniem, dysponujesz? Z dawien dawna świadomość i samodoskonalenie uważa się za nierozerwalne części całości, za dwie strony tego samego medalu. Połączenie tych jakości doceniano oraz uznawano za podstawowy kod wiedzy wspólnej dla wszystkich wymiarów, epok i przestrzeni. Kod wiedzy uznawany za podstawę tworzenia i podtrzymania życia. Dziś, na początku trzeciego milenium, kiedy ludzkość uczestniczy w wielkiej kosmicznej lekcji o wartości życia, owa stara wiedza, niczym chwilowo zapomniana pamiątka rodzinna, czeka na odnalezienie, odnowienie i umieszczenie we właściwym miejscu, na półce ludzkich wartości. Żyjesz w czasach, w których możliwości odkrywania własnej mocy i autowzmacniania, poszerzania świadomości oraz rozwoju duchowego wydają się nie mieć końca. Wielu uważa, iż dziś właśnie jest dokładnie ten czas i to miejsce. Spośród wielu innych czasów, miejsc, rzeczywistości, wymiarów oraz ścieżek, którymi wędruje istnienie. Stąd też czasy, w których żyjesz, stawiają ci szczególne wyzwanie, a jednocześnie dają możliwość dogłębnego poznania jakże intensywnego tempa ludzkiego rozwoju. Silne dążenie do osiągnięcia coraz jaśniejszych i lepiej określonych stanów wyższej świadomości i coraz bardziej wyrazistych wrażliwości popycha każdego z was ku wyczuciu, naprawie i wzięciu sytuacji życiowych oraz związanych z nimi możliwości w swoje, własne ręce. Wszystkie narody Ziemi przeżywają aktualnie kryzys wyrastający z głęboko zakorzenionego lęku przed poznaniem prawdy. Aby uwolnić się ze zbiorowych więzów lęku, powinieneś chcieć wiedzieć więcej i wgłębić się mocniej w aktualnie posiadaną wiedzę. Przyszedł bowiem czas, kiedy twoja duchowa istota przeżywa proces wewnętrznej integracji. Jest to czas, w którym dojrzewa także i twoja umiejętność wykorzystywania mocy własnego umysłu. Przeżywasz burzliwą przemianę, inicjację przez ciemną stronę duszy. Stawia cię ona w obliczu konieczności poczucia chęci nauczenia się i poznania osobistych i zbiorowych, życiowych problemów oraz zamanifestowania ich rozwiązań. Ludzkość stoi dzisiaj o krok od zadziwiającej światowej rewolucji duchowej. Mając to na uwadze, wiedz przede wszystkim, że możliwości twojego rozwoju są niezmiennie niezliczone, o ile tylko nauczysz się je tworzyć. Zrozumienie mocy wiary oraz potęgi umysłu, indywidualne i en masse, to najbardziej palące i decydujące zadanie dla całej dzisiejszej ludzkości. Rozpoznanie tych dwóch istotnych kluczy do wiedzy da ludzkości szansę otwarcia świadomości na nowy światopogląd nieograniczonych możliwości i wysoce twórczych rozwiązań. Z natury rzeczy światopogląd i przekonania są zbiorem pewnych uzgodnień, stanowią ustalenia na temat rzeczywistości, zwierzeń indywidualnych i zbiorowych powstaje następnie struktura parametrów życiowych doświadczeń człowieka, tak teraz, jak i w każdej innej epoce. Wierzenia, myśli oraz uczucia zawsze pozostawiają wyraźny, kształtujący odcisk w otaczającym wasz świat polu życiowej energii. Nieustannie tworzycie, ale jednocześnie jako ludzkość gwałtownie budzicie się do zadziwiającego urzeczywistnienia. Wasze obecne czasy charakteryzują się głębokimi zmianami, zatem ogromna elastyczność, giętkość i jasność celu to wymóg dla każdego z was, stojących przed zadaniem sprostania przemożnemu procesowi przemiany ludzkiej istoty.
Rozwijanie umiejętności stawania się świadomym swojej myśli, emocji oraz wypowiadanych słów i kształtowania własnego świata z nieskazitelną, jasną myślą, mową i uczynkiem mają dla życia pełnego mocy najwyższe znaczenie. Przyjęcie odpowiedzialności za moc, która jest ucieleśniona także i w Tobie, stanowi sedno i najważniejszy wniosek z owej lekcji przemiany. Poszerzająca się świadomość ogarnia kulę ziemską i z szokującą siłą, stymulując ludzkość już na poziomie komórkowym do przebudzenia się i odkrycia posiadanej przez Was mocy. Nigdy dotąd potrzeba uczciwego i otwartego stosunku do życia oraz świata zewnętrznego nie była tak silna jak teraz. Jednak dla wielu intensywność, jakiej wymaga zadanie przebudzenia własnej mocy, w dzisiejszych czasach przemian, otwarcie umysłu na rozwiązanie punktów widzenia i życiowych perspektyw rozciągających się poza zestaw powszechnie przyjętych sposobów myślenia i działania jest jednak działaniem tak roztropnym, jak i godnym podziwu. Do postrzegania rzeczywistości w nowy sposób pobudzają Cię niebywałe rodzaje wyzwań powstających dzięki nagromadzeniu się energii czasów przemian. Ty, tak jak wszyscy dzisiaj żyjący na Ziemi, wybrałeś to miejsce i ten czas, aby wnieść w swój własny, wyjątkowy punkt widzenia tutaj. Znalazłeś się w obsadzie świadomych. Należysz do grupy istot pracujących nad stworzeniem największej w historii Ziemi produkcji pod tytułem Wielkie Duchowe Przebudzenie Planety. Świadomość to stan umysłu i sens gry czasów zmian. Rozszerzający swe koryto strumień świadomości obmywa cały glob niczym fala tsunami, stymulując i pobudzając każdego z Was już na poziomie komórkowym do przebudzenia się, do odkrycia swojej mocy. Musisz chcieć nauczyć się nazywać rzeczy po imieniu, czyli nazywać oraz rozpoznawać to, co widzisz i czujesz na wszystkich poziomach oraz czynić to z odwagą i pełną jasnością umysłu. Wolność zarówno osobista, jak i zbiorowa, co zresztą sam rozumiesz i widzisz, opiera się na zdolności wypowiadania prawdy takiej, jaką widzisz. Lekcje życia, na które teraz uczęszczasz, obejmują też bardzo trudne tematy związane z rozróżnianiem Twojego związku z rzeczywistością fizyczną i niefizyczną. Twoje codzienne wybory mają decydujące znaczenie dla Twojego dobrego samopoczucia i są tak samo ważne jak Twoje myśli, ponieważ wyznaczają nie tylko kierunek biegu Twojego życia w fizycznym i trójwymiarowym świecie, lecz odbijają się w wielu innych rzeczywistościach. Stawki w tej grze świadomości stopniowo rosną. Stoisz przed wyzwaniem większym niż kiedykolwiek. Zidentyfikować i rozpoznać swoje najskrytsze odczucia oraz uznać w nich pierwotne, a zarazem główne źródło tworzenia rzeczywistości. Twoje możliwości osiągnięcia wielkiej świadomości stale rosną, a nowe pomysły błyskawicznie zmieniają się w zrealizowane możliwości. Choć polegasz bardziej na słowie pisanym jako nośniku wiedzy i metodzie nauki oraz poszerzania świadomości, to i tak niezmiennie jesteś, jak wy wszyscy, istotą wysokotelepatyczną. Od 1987 roku natężenie strumienia energii kosmicznych obmywającego i wpływającego na Waszą planetę skutkuje przyspieszeniem tętna życia, co każdy z Was może łatwo dostrzec. Życie toczy się wokół coraz szybciej. Rosną wymagania, tempo pracy staje się wręcz zabójcze, a wszystko pozwala ledwie powiązać koniec z końcem. Podobnie szybko jednak urzeczywistnia się wszystko, o czym pomyślisz i na czym się skoncentrujesz. Obecnie czasy nie tylko wymagają od Ciebie coraz większej świadomości otaczających Cię zdarzeń o charakterze globalnym oraz dostrzeżenia nowego poziomu własnej odpowiedzialności oraz uczciwości w związku z sobą samym. Świat zewnętrzny stanowi lustrzane odbicie Twojej wewnętrznej rzeczywistości.
Musisz chcieć przejąć kontrolę nad swoim życiem, ucząc się nowego sposobu myślenia, który pozwoli ci swobodnie pływać w zmiennym nurcie ludzkiej świadomości. Dla wielu z was obecne czasy są rzeczywiście okresem wielkiego stresu i burzliwych przemian. Wielu z was czuje, jak życie wywraca się do góry nogami. Wiele rodzin i pojedynczych osób staje w obliczu jakże niepocieszającego i niewygodnego poczucia bycia zepchniętym do narożnika. W oszałamiającym tempie narasta presja bycia coraz bardziej elastycznym, gotowym do zmian. Światowa gospodarka nieustannie się zmienia, a jednocześnie stale trwa w nieładzie. Systemy rachunkowe generują biedę, rujnującą publiczne zaufanie i wiarę w wielki biznes. Niekończące się restrykcje powodują coraz większe pokłady niepewności. Z dnia na dzień rośnie bezrobocie, a wiele osób zastanawia się, jak przeżyć do pierwszego. Szaleństwo dotyka ludzi i zwierząt, tworząc olbrzymi, ogólnoświatowy kryzys zdrowotny. Polityka cuchnie na odległość odorem układów i klik, dudnią wojenne werble, a ataki nuklearne i terroryzm niezmiennie królują na pierwszym miejscu w kontrolowanym przez media rankingu zagrożeń. Nasila się przemoc seksualna, a akty perwersji stają się coraz bardziej odrażające. Saldo pomiędzy winien a ma jest nie do wytrzymania, a kradzież, oszustwo i kłamstwo to powszechnie uznane cechy skorumpowanych władz ziemi. Najwyraźniej tak zwanym przywódcom nie udało się wywiązać z przyjętej na siebie odpowiedzialności za swobody i wolności obywatelskie. Dzisiaj przy obecnym stanie rzeczy i w bieżącej fazie gry każdy z was zaczyna się zastanawiać, dlaczego świat popadł w taką dezorganizację. To najbardziej jawny znak najwyższej konieczności zastanowienia się. Znak wskazujący na realną konieczność poddania życia ponownej ocenie. Takie zadanie stoi przed każdym z was. Ogromny wzrost intensywności promieniowania energii kosmicznej skłania ludzkość do otwarcia oczu na wielki duchowy cel. Reagująca, wrażliwa, żywa, inteligentna, pulsująca, kształtowalna i telepatyczna energia przepełnia całość istnienia. Będąc jego częścią, jesteś nasycony nią i jej cechami. Przemierzając głębiny przestrzeni, wasz układ słoneczny pokonuje dziś wysokoenergetyczny teren promieniowania kosmicznego, wypełniony najwyraźniej nieskończoną siecią matryc świadomości. Ruch po tej trasie uwalnia potężny prysznic płomiennych energii, które nieustannie obmywają Ziemię i niosą ogromne ilości wzmacniających, emocjonalnie reagujących atomów, które wnikają w komórki i atomy wszystkich stworzeń, dostarczając im swojego rodzaju niebiańskiej elektryczności, mocy energii życiowej. Energia ta trafia do wnętrza ludzkich istot. Już starożytni mędrcy nazywali ciemiączko bramą do nieba, uznając je za dokładnie to miejsce na główce noworodka, przez które strumień tej kosmicznej energii i duchowej inteligencji wnika w zwoje mózgu istoty ludzkiej. Promieniowanie kosmiczne ładuje w ten sposób centralny układ nerwowy człowieka życiodajną energią i służy jako niewidzialne przedłużenie fizycznie istniejącego układu nerwowego oraz łącze z wielkim kosmosem. Podobnie dziś, w czasach przemian, wielki wzrost natężenia promieniowania energii kosmicznej skłania ludzkość do otwarcia oczu na wielki duchowy cel, jakim jest pojęcie istnienia z bardziej transcendentalnej perspektywy. Już dawno obecność tych tajemniczych kosmicznych energii odkryta była przez rozmaite ludy i kultury Ziemi, nazywana jednością, ki czy też chi, praną, energią orgonową, eterem, siłą smoka, oddechem smoka, życiodajną siłą, mocą, kosmicznym promieniowaniem. Każda z tych nazw była jednak odpowiedzią na tę samą zagadkę.
Niezależnie od nazwy, ludzie od wieków korzystają przez całe swoje życie z tej energii, niczym z nieskończonego źródła mocy. Dzięki niej stają się istniejącymi istotami. W indywidualnym polu doświadczeń, myśli, emocji i pragnień każdego z Was znaleźć można surowce i budulce, z jakich korzystacie, aby kreować swój świat. Innymi słowy, doświadczenia, emocje i pragnienia to cegły, zaprawa i fundamenty Twojego życia. Owa moc twórcza przynależna jest wszystkim istniejącym formą świadomości, a sama świadomość istnieje niezmiennie i zachowując swoją nadrzędność w stanie współpracy z całością istnienia, to świadomość jest istnieniem. Miłość natomiast jest pierwszym i najważniejszym źródłem materiału, budulca, wibracją pulsującej kosmicznej energii, która napędza każdy aspekt pola doświadczeń. To przeogromne pole energetyczne jest z kolei nieustannie stymulowane oraz poddawane wpływowi działań wrażliwych emocjonalnie zjawisk niebieskich, które przenikają otchłań czasu i przestrzeni. Jako ludzie wierzycie, że spektakularne pokazy implozji i eksplozji gazów kosmicznych i materii to przypadki przedstawiające Wam wszechświat w stanie pozornej, stałej samokolizji, lecz wcale tak nie jest. Nie odważyliście się bowiem jeszcze uwierzyć, czy też rozpoznać obecności najgłębszego porządku będącego ośrodkiem wszelkiego życia. To właśnie wirująca obecność zbiorowej inteligencji kosmicznej porusza, planuje i projektuje całość istnienia oraz różnorodność i zróżnicowanie jego celów. Krótko mówiąc, chodzi o to, że wszystkie formy świadomości posiadają wrodzoną moc planowania i kreowania przeżyć, a z dalszej perspektywy cała sieć wzajemnych powiązań składających się na kosmiczną świadomość stanowi kluczowy element gry, jaką jest życie. Sfery niebieskie pełnią rolę orbów. Składniki gwiezdne są zasadniczo centrami komunikacji dla życiodajnej energii mocy, a splecione ze sobą tworzą wspaniałe łącze telepatyczne. Wiele istot obdarzonych inteligencją wykorzystuje je do przekazywania określonych transmisji za pomocą modulacji częstotliwości. Każdy rozbłysk, supernowa i każdy słoneczny wybuch, każde działanie, wielkie i maleńkie, jest istotne dla rozwoju wszystkich pozostałych części i elementów takiej kosmicznej sieci i wnika w jej obieg, podróżując pomiędzy rzeczywistościami dzięki intencjom. W przestrzeni kosmicznej Ziemia znajduje się bliżej zewnętrznego brzegu spirali galaktyki Drogi Mlecznej, a zatem wiele tysięcy lat świetlnych od mistycznego centrum galaktyki. Według Waszej wiedzy światło przebywa prawie 6 razy 10 do 18 mil w ciągu jednego roku kalendarzowego, co oznacza znaczną fizyczną odległość od owego źródła i światła i energii. Choć wydawać by się mogło, iż zamieszkujecie miejsce w jednej z odleglejszych alei galaktycznej mapy nieba, to jednak wiedzcie, że wszystkie elementy istnienia spaja i łączy potężna, pulsująca, żywa, opiekuńcza, twórcza, niezmiennie zdolna do zmian sieć kosmicznej energii. Z takiej energii właśnie jesteś stworzony i w zasadzie masz obowiązek i jesteś odpowiedzialny za pokierowanie ową obfitością ożywczej siły bez względu na to, w jakim obszarze rzeczywistości przebywasz. Wasz świat zaczyna dopiero odkrywać mnogość możliwości i wrodzonych zdolności ludzkich kształtów. Ważne jest pełne zrozumienie, że każdy z Was jest istotą potężną. Posiadasz moc. Ciało fizyczne człowieka to indywidualny przykład nienagannego życiowego projektu. Skomplikowana, ale i zadziwiająca organizacja komórek, kości i organów człowieka ilustruje rozległą sieć współpracy odzwierciedlającą podstawowe zasady istnienia. Patrząc na człowieka jako na projekt, jesteś wspaniałym osiągnięciem, niepowtarzalny,
organiczny komputer, w pełni zdolny do świadomego doświadczania różnorodnych poziomów rzeczywistości własnej oraz wielu innych. Prawda jest taka, że wasz świat dopiero zaczyna odkrywać mnogość możliwości i zdolności, jaką daje życie w ludzkiej postaci. Przez tysiące, tysięcy lat tysiące sprytnych rozpraszaczy uwagi utrzymywało ludzkość z dala od pojęcia prawdziwego charakteru mocy, jaką posiada człowiek i dostrzeżenia naturalnego, wrodzonego talentu kreowania świata. Przez tysiąclecia te ograniczające przekonania na temat braku osobistej mocy przyjmowane były przez wasz świat jako fakty. Działo się tak, ponieważ uwagę ludzi skoncentrowano właśnie na takim, a nie innym wierzeniu. Przekonania te stanowiły i nadal stanowią pewną umowę odnośnie rzeczywistości. Kładą podwaliny pod wszystko, co napotykasz. Stan świadomości każdego z was określa sposób, w jaki każdy z was reaguje na dramaty życia, które z kolei sam tworzy. Masz wolną wolę wyboru tego, co może się stać. Co zasiejesz, to zbierzesz. Pozwalamy sobie twierdzić, jesteś o wiele bardziej złożoną i skomplikowaną istotą niż myślisz. Przy odrobinie wiary, zaufania i pragnienia, wzmocnionej ogromną dawką kosmicznej wiedzy i zdrowym rozsądkiem, możesz i potrafisz nauczyć się koncentrować swoją uwagę, jasno wyrażać swoje zamiary oraz manifestować swoje życiowe cele. Odnalezienie własnej mocy jest osiągnięciem wartościowym, niezależnie od zamieszkiwanej rzeczywistości, chociaż niekoniecznie można nazwać je stanem łatwo osiągalnym. Tak jak w przypadku każdej innej umiejętności, aby je posiąść, należy się na nim koncentrować, rozwijać i nieustannie wprowadzać w życie. Jednakże, jeśli choć raz poczujesz chęć przebudzenia się, proces odnajdywania mocy samodzielnie rozkwita i wzrasta. Jest niczym zdrowa sadzonka, z sezonu na sezon silniejsza i większa po to, aby dać najmocniejszy i nigdy nie więdnący kwiat przebudzonego umysłu. Wnętrza komórek twojego ciała kryją w sobie wspomnienia i zapisy doświadczeń wszystkich twoich przodków. Niektórzy borykali się z problemami podobnymi lub takimi samymi jak twoje dzisiaj. Sposoby postrzegania rzeczywistości wpisały się w ich kod genetyczny i przekazywane są kolejnym uczestnikom danej linii genetycznej. Niezależnie od czasów, epoki, rzeczywistości, twoja wolność osobista stanowi przesłankę do pionierskiego rozpoznawania nowych parametrów i możliwości. Chociaż niektórzy z twoich przodków wiedzieli, że osoby umocnione to ludzie samodzielnie o sobie decydujący i nie potrzebujący lekcji oferowanych przez jakiekolwiek fałszywe przywództwo, to jednak wolność oraz zdobycze jednego pokolenia nie są zdobyczami kolejnych. Każde pokolenie wybiera swoje własne wartości, jak również, co ważne dla duchowego rozwoju, własne wartości wybierasz ty sam. Kiedy samodzielnie badasz i rozwijasz swoją wewnętrzną moc, rozkwitasz i wzrastasz. Kiedy z tego rezygnujesz, współtworzysz tyranię. Rzeczywistość posiada naturalną zdolność odzwierciedlania, mieszania, łączenia i bawienia się wszelkimi rodzajami energii, bez konieczności czy potrzeby osądzania i oceniania. Twoje myśli, odczucia, pragnienia i emocje wyrażane słowem i czynem są projekcjami energii, opartymi o twe własne przekonania. Stając się coraz bardziej świadomym swoich przekonań, zaczniesz kierować biegiem swojego życia. Życie nie jest przypadkowe. W swej istocie jest ono empiryczną umową, zawartą pomiędzy wieloma istotami z wielu rzeczywistości w celu badania i dokonywania odkryć. Twórcza ekspresja i nadrzędna odpowiedzialność to kluczowe elementy waszego i twojego przebudzenia i rozwoju duchowej inteligencji. Umocnienie się wiąże zatem z badaniem samego siebie i odkrywaniem przyczyn swych określonych działań.
poznawaniem wspaniałych możliwości oraz nieprzebranych swobód. Ilekroć wybierasz ścieżkę własnej mocy, wiodącą ku współstworzeniu Twojej rzeczywistości z mocą wielowszechświata, mocą całości istnienia, w tym także mocą wszechświata widzianego, trójwymiarowego. Obecny klimat świadomości otwiera Cię oraz cały ludzki świat na możliwości dokonania wielu odkryć dotyczących niewidocznej gołym okiem mocy zawartej w eterze. Potęga ciała i moc intencji zawierają starożytny zestaw podstawowych kroków, jakie stawiasz na drodze poznania życia. Mówi się, że władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. Narzuca ona założenie, iż samo posiadanie mocy jest niebezpieczne, zatem lepiej jej całkowicie unikać. W rzeczywistości jednak jesteś zrodzony z mocy. Do swej rzeczywistości trafiasz poprzez akt poczęcia, akt potęgi seksu, a następnie poprzez akt wrodzonej, osobistej mocy, która zmusza Cię do opuszczenia łona matki we właściwym czasie. Natura istnienia przesycona jest mocą i Ty także. Jesteś istotą potężną, więc nie możesz unikać posługiwania się posiadaną mocą. A jeśli o to chodzi, to zawsze poddawany będziesz sprawdzianowi wskazującemu, czy używasz jej właściwie, czy nie. Moc jest sprawdzianem charakteru, ponieważ wybór zawsze należy do Ciebie. W najmniejszej komórce ciała więcej jest potencjału mocy, niż mógłbyś zużyć w ciągu jednego życia. Jednakże zanim drzwi do tajemnic wielowszechświata otworzą się, globalna świadomość musi najpierw wykazać się akceptacją najwyższej odpowiedzialności związanej z posługiwaniem się nią. Już dawno temu mędrcy wielu epok uznali okres od 1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotężnym cyklu ludzkiego rozwoju. Raz na jakiś czas, nieskończony niemal czas, w pewnych miejscach czasu i przestrzeni przydarza się olbrzymie przyspieszenie energii kosmicznej. Na mocy umowy zawartej pomiędzy rozmaitymi formami inteligencji, w tym gwiazdami, planetami oraz niezliczonymi gromadami kosmicznych graczy, przyspieszenie takie projektowane jest w celu przebudzenia danej grupy uczestników poprzez integrację ogromnej wibracyjnej przemiany energii do o wiele wspanialszego doświadczenia istnienia. W Waszym świecie furtkę do tego okresu przebudzenia otwarto w roku 1987, otwierającym okres 25 lat niespotykanej dotąd gwałtownej transformacji. Już dawno temu wielcy mędrcy wielu epok uznali okres od roku 1987 do 2012 za punkt zwrotny w przepotężnym cyklu ludzkiego rozwoju. Wiele starożytnych ludów zamieszkujących kiedyś Wasz świat przykładało wielką wagę do wiedzy, iż istnienie składa się z wielu warstw inteligencji fizycznej i niefizycznej. Obserwowano i studiowano miriady subtelnych, nielinearnych informacji zawartych we wzorach i w cyklach przyrody. Z upływem czasu dla każdej cywilizacji największego znaczenia nabrały cykle słoneczne. Wasze pojęcie czasu opiera się o obecność i pozycję solarnego orbu. W przeszłości utożsamiano promienie słoneczne ze źródłem życia, a słońce z Bogiem, niebiańskim bóstwem kreacji. Starożytni wiedzieli, że każdy koniec jest zapowiedzią początku, tak jak kończąca się pora roku jest początkiem kolejnej, co w zachwycający sposób okazuje wielką prawdę podczas rocznego obiegu Ziemi wokół Słońca. Cykle przyrody stanowią klucz do zrozumienia zasad funkcjonowania świata. Dla starożytnych tajemnice życia, śmierci i ponownych narodzin stanowiły największą wartość w procesie zrozumienia rozmaitych cykli rozwoju występujących w rzeczywistości fizycznej i poza nią. Czas postrzegano jako zjawisko cykliczne, podobnie jak życie wraz z jego wzorcami, jako spiralę oferującą coraz to nowe możliwości i nawiązującą do tego, co już poznane.
Wiele minionych pokoleń działało kierując się innym punktem widzenia na kwestie życia i czasu niż wy dzisiaj. Z pewnej perspektywy czas widać jako zjawisko elastyczne i zmienne z przeszłością i przyszłością, dziejącymi się równocześnie, żywymi i aktualnymi na równi z teraźniejszością. Czas służy jako lokalizator i organizator rzeczywistości, tworząc niewidoczne granice, opakowania na poszczególne kreacje. Ogólnie rzecz ujmując, owe 25 lat energetycznego przyspieszenia jest niczym zakładka pomiędzy kartami księgi czasu. Zaznacza miejsca, w których wszystkie uczestniczące formy świadomości doświadczają głębokiego rozwoju świadomości poprzez niesłychanie szybko przebiegającą integrację wielu istotnych nowych spostrzeżeń i wyobrażeń o rzeczywistości. Znana ci wersja rzeczywistości okaże się w ciągu owych 25 lat okresu przejścia coraz mniej stabilna, a ponieważ wydarzenia na arenie światowej równomiernie eskalują w kierunku chaosu i pogmatwania, zmuszony będziesz się przebudzić i zacząć realnie myśleć o tym, co się właściwie dzieje. Okres ten to zarówno czas stawiania czoła wyzwaniom, jak i czas przyjmowania bodźców, pozwalających na kwestionowanie dosłownie wszystkiego: stylu życia, przekonań i wiary, twojego światopoglądu. Kwestionowanie to najistotniejsza część procesu odkrywania wewnętrznej mocy stwarzania świata, którego doświadczasz. Trzeba bowiem wielkiej odwagi, aby zakwestionować swe własne istnienie, a jeszcze większej niż ta odwaga siły, by poznać i rozpoznać prawdę, kiedy zjawi się przed twoimi oczyma. Ów szczególny okres nazywamy często w kronikach czasu nanosekundą, kroplą w morzu wieczności. Gdyż z pewnych perspektyw 25 lat to tak jakby jedna chwila. Przeglądanie ich w poszukiwaniu okresu, o którym mówimy, przypomina szukanie przysłowiowej igły w stogu siana. Tak czy inaczej, całość istnienia jest wewnętrznie powiązana, a czas przeszły i przyszły i teraźniejszy trwają jednocześnie. Stąd też przy odrobinie wiedzy, czy tak zwanego know-how, można zlokalizować i zbadać wiele obszarów tego, co ludzie uważają za czas i przestrzeń. Kluczem jest właściwy punkt widzenia. Widziane z zewnątrz, wasz czas i lata, w których żyjecie, wydają się nieść ludzkości imponujące wręcz możliwości połączenia się z nowymi, rozległymi horyzontami wiedzy oraz przebudzenia w momencie duchowego renesansu o fantastycznych wręcz rozmiarach. Możecie nawet pytać, jak to możliwe? Dlaczego my? Dlaczego właśnie tutaj? Cóż, istnienie ma swój wielki cel, ale z naszej perspektywy widzimy, iż musicie najpierw dążyć do samopoznania, nim odpowiedzi na te pytania zaczną mieć dla was sens. Każdy aspekt istnienia spleciony jest z innym, a wszystkie łączą się ze sobą, tworząc skomplikowaną sieć świadomości. Przed zanurzeniem się w życie w trójwymiarze każdy z was ma możliwość dokonania przeglądu parametrów przyszłego ziemskiego życia i skontrolowania aspektów swego własnego planu na życie, jego celu i zamiarów w innym, specyficznym klimacie świadomości. Każdy z was wybiera potem moment i czas swoich narodzin oraz linię genealogiczną zaopatrzoną w rodzinny kod percepcji oparty o mnóstwo przerobionych lekcji życia. Po narodzinach w twoim tu i teraz zapominasz o swoich planach po to, aby rozegrać swoją partię gry w życie jak najskuteczniej. Oblekasz się w tożsamość i w pełni angażujesz w proces badania i doświadczania wybranej drogi. Przebieg twojego życia to ważna i celowa podróż, która nieustannie konfrontuje i stymuluje cię do rozwoju swych talentów. Rzeczywiście, ucząc się, działa w ludzkiej postaci. Poznajesz istotę istnienia. Może ci się wydawać, że istniejesz jako istota pojedyncza, lecz wiedz, że masz nieprzerwaną, naturalną łączność z rzeczywistościami leżącymi poza granicami twojego istnienia.
Najważniejsze jest zrozumieć liczne role, jakie wielowymiarowe wpływy wymuszają na Twym życiu. Kiedy coraz wyraźniej dociera do Ciebie, iż Ty i Twój świat dzielicie się czasem i przestrzenią z wieloma innymi rzeczywistościami, odkrywasz, iż sam także istniejesz w tych innych rzeczywistościach. Może Ci się wydawać, że istniejesz jako istota pojedyncza, lecz wiedz, że masz nieprzerwaną, naturalną łączność z rzeczywistościami leżącymi poza granicami Twojego postrzegania. A czym właściwie ono jest? Jak to się dzieje, że wiele rzeczywistości może istnieć jednocześnie obok Ciebie, a Ty tego prawie nie zauważasz? Indywidualnie oraz zbiorowo ludzkość wytwarza wibracje z częstotliwością lokalizującą Was w danej wersji rzeczywistości. Ten niefizyczny, energetyczny podpis z minuty na minutę redefiniuje jej indywidualny charakter i tworzy zarys parametrów Waszego ziemskiego doświadczenia. Rzeczywistość Waszego szerszego świata oparta jest o serię grupowych ustaleń, a Twoje osobiste życie stanowi intymną podróż ku samorozpoznaniu się w kontekście owej rzeczywistości zbiorowej, gdzie przeżywasz wybrane przekonania. Sposób, w jaki pojmiesz i zinterpretujesz ów obszerny wachlarz doznań i bodźców wchodzących w zakres Twego wielowarstwowego środowiska, określi stopień Twojego samourzeczywistnienia. Twoja percepcja i sposoby postrzegania lub też umiejętność odczuwania rozmaitych subtelnych niuansów rzeczywistości przebudzą się i będą kwitnąć i wzrastać tym łatwiej, im częściej zadziałasz z poziomu elastyczności i zaufania. Bezpośrednia wiedza telepatyczna właściwie podtrzymuje i wspiera rzeczywistość o wiele bardziej ogromną niż ta, którą dziś postrzegasz. Telepatia jest naturalną formą komunikacji za pomocą częstotliwości wykorzystywaną przez wszelkie formy energii. Grupowe porozumienia na temat natury rzeczywistości są poddawane niekończącej się debacie i rozważaniom prowadzonym z prędkością myśli na psychicznym poziomie rzeczywistości. Komórki Twojego ciała wciąż odbierają dane, oceniają, przetwarzają i przekazują sygnały niosące częstotliwość możliwych do przeżycia doświadczeń. Dzieje się to bez wysiłku i bez udziału najmniejszej choćby cząstki Twojej świadomości. Gdybyś w obecnym poziomie rozwoju nagle świadomie przeniósł się do życia w wielowymiarze, gdzie jednocześnie istnieją zarówno istoty żywe, jak i byty niebiańskie oraz gdzie widać wszystkie możliwe warianty rzeczywistości, Twoje obwody przepaliłyby się. Musisz dobrze zakorzenić się w trójwymiarowym świecie, aby się wewnętrznie zintegrować i móc zrozumieć miriady znaków, symboli oraz znaczeń pochodzących z innych rzeczywistości. Aby tego dokonać, po pierwsze musisz wyraźnie pokochać i zaakceptować siebie takiego, jakim jesteś. Nie jest to wcale zadanie małe ani łatwe. Kiedy już nauczysz się z miłością rozpoznawać siebie jako swój własny twór, uwolnisz się z masowego transu życia w bezsilności. Musisz żyć swoim własnym życiem z jasno określonymi granicami i kierunkami. Żyć wnikliwie i z rozeznaniem wszystkiego, czego doświadczasz. Ponadto musisz uczyć się żyć uczciwie i otwarcie wyrażać swoje emocje, podkreślać swą własną wartość, ucząc się tym samym prawdziwej miłości do siebie. Warunki, wymówki, konkurowanie czy też pobożne życzenie być jakimś innym niż jesteś wiodą donikąd. A jeśli żyjesz z ograniczeniami, możesz odkryć, że naruszasz charakter nie tylko tego, ale i innych wymiarów. Najpierw musisz nauczyć się doceniać swój ludzki kształt. A dopiero potem możesz uczyć się, jak rozwijać swoją percepcję oraz zacząć badać sieć istnienia, zwracając uwagę na ogromny dopływ energii życia, która przepełnia Wasz świat.
Aby poszerzyć swoje horyzonty wierzeń, wytęż umysł i wyobraź sobie nić łączącą Cię z całą siecią inteligencji, trwającą i zagłębianą w procesie badania i poznawania potencjału postrzegania za pomocą dobrodusznej gry świadomości. Po przeczytaniu powyższych słów zamknij oczy na kilka chwil, odpręż się i pozwól sobie poczuć prawdziwą głębię możliwości, jaką ta koncepcja oferuje. Kiedy otworzysz oczy i ponownie skoncentrujesz się na tu i teraz, postaraj się zachować w pamięci istotę swojego przeżycia i zapamiętaj wszelkie obrazy lub symbole, jakie podpowiedziała Ci Twoja wyobraźnia. Wasza wyobraźnia to ważne narzędzie rozpoznawania i badania sfer niewidzialnych i niefizycznych, które krzyżują się z fizycznym światem materii. Ten aspekt wyobraźni jest od dawna ignorowany przez współczesność z powodu jakże efektywnej i celowej, długoterminowej kampanii na rzecz kontroli, która podkreśla nadrzędność braku zaufania i podejrzliwość wobec mocy i zdolności ciała. Wiedz jednak, iż sfery niewidzialne, niefizyczne oraz świat fizyczny są aspektami tej samej rzeczywistości. W każdej chwili Twoja rzeczywistość i Twoja świadomość działa zarówno w fizycznym, jak i niefizycznym wymiarze z taką samą wielką gracją i łatwością. Z tą umiejętnością rodzi się każdy z Was, lecz wychowanie każe Wam wierzyć w fałszywe ograniczenia i tworzy brak zaufania do własnej wewnętrznej wiedzy. Projekty mające na celu uwarunkowanie i kontrolę ludzkiej psychy mają korzenie już w czasach antycznych, a wiele ograniczających idei dotyczących charakteru rzeczywistości zostało głęboko zakodowanych i ukrytych w Waszej genetycznej, pokoleniowej spuściźnie, bez możliwości sprawdzenia jej aktualności, ważności i celowości. W każdej chwili Twoja świadomość działa zarówno w fizycznym, jak i niefizycznym wymiarze z taką samą wielką gracją i łatwością. Charakter każdej rzeczywistości może nasuwać myśl o jej oddzieleniu od całej ogólnie pojętej reszty, choć wszystkie aspekty łączy powszechnie dostępna życiodajna energia. Wszystkie rzeczywistości posiadają tę samą zdolność łączenia się interaktywnej sieci inteligencji istniejącej w i wokół ram czasu i przestrzeni, które obecnie postrzegacie. W Waszym własnym czasie i przestrzeni ludzkie sposoby postrzegania stopniowo przystosowują się do ogromnej zmiany świadomości, zmiany koniecznej dla reaktywowania łączności ludzkości z kosmiczną inteligencją. Z czasem, kiedy Twoja przytomna świadomość otworzy się na wielowymiarowe jakości istnienia, nauczysz się zdobywać i gromadzić wiedzę w innych miejscach, przenosić się do swojego trójwymiaru i w ten sposób udoskonalać i uzdrawiać własne życie. Zarówno ludzie, jak i Twoje własne osiągnięcia mają ogromny wpływ na stan globalnego umysłu, a poprzez fakt, że słowo staje się ciałem, Wasz świat i Wy, ludzie, niezwykle ożywieni inspiracją tworzenia nowej wizji, celu życia, będziecie tryskać nowymi pomysłami. Kiedy zmienisz swoje nastawienie, zmienisz swoje życie osobiste i zbiorowe. Ludzie na całym świecie uświadamiają sobie dziś potrzebę ponownego skupienia globalnej uwagi na kwestii uczciwości i prawości, gdzie doceniane wartości pokoju oraz szacunek i dbałość o ziemię i wszystkie jej stworzenia są zamierzeniem nadrzędnym. Tempo rozszerzania się oraz dojrzewania wibracji emitowanej przez zbiorową świadomość rośnie. Ogniskowa celu wyostrza się. Ziemia te zmiany odczuwa. Wyższy stan grupowej świadomości ludzkości będzie iskrą powodującą, iż Ziemia ujawni więcej w pełnej historii czasu, jaką w sobie kryje. Kiedy chcesz poznać i stanąć twarzą w twarz z osobistą prawdą, przyczyniasz się do tworzenia częstotliwości świadomości niezbędnej do odkrycia i uwolnienia prawdy historii człowieka.
Rozwijanie duchowej świadomości przypomina odnajdywanie kolejnych kluczy do ziemskiej archeologii, co również ma najwyższe znaczenie dla Twego zrozumienia własnej przeszłości i możliwości przyszłego dobrobytu. Umysł ludzki jest nieustannie stymulowany przez liczne, subtelne siły do tworzenia nowego rodzaju świadomości. I jeśli nawet dopiero co zacząłeś podłączać się do ogromnego potencjału kreatywnej ekspresji czekającej tylko na Twą uwagę, to wiele milionów innych osób w tej części ścieżki ku badaniu owej mocy już jest. Czasami ludzie obawiają się prawdy. Wielowymiarowy aspekt transformacji wydaje się wstrząsać posadami ludzkości. Mieszkańcy całej Ziemi odczuwają pokaźny przyrost niezwykłych energii oraz działań na niebie. Wasz świat zawsze podzielał czas i przestrzeń z rzeczywistościami równoległymi, których nie widzicie. Rzeczywistości te zamieszkiwane są przez wewnątrzwymiarowych, pozaziemskich i ultrawymiarowych gości. Rzeczywistości te, jak również ich mieszkańcy, wchodzą ze sobą w interakcję oraz pośredniczą w waszym świecie. Łaskawe, życzliwe istoty nieustannie obserwują wasz świat, jednak istnieje jeszcze bardzo wyraźny i silny wpływ grup energii o nie najlepszych wobec was intencjach. Wiedz, że starożytne stwierdzenie „jako w niebie, tak i na ziemi” to prawda, która stanowi zarys większej ilości sytuacji i zdarzeń, niż potrafiłbyś dziś pojąć. Twoja atrakcyjność oraz atrakcyjność Twojego świata przyciąga niewidzialne energie z innych wymiarów, ale te wibracje Twoich własnych chęci i intencji określą jakość i rodzaj wpływów, jakie od nich usłyszysz i uzyskasz. Umysł jest kolebką rzeczywistości. Ci, którzy zamierzają okraść lub zapieczętować Twój umysł, skrywają owe tajemnice od dawna. Przez tysiąclecia ziemianie nieustannie tworzyli swoje doświadczenia, posługując się zaniedbaniem i lekceważeniem. Tworzysz zgodnie z myślami, emocjami, słowami i ideami. Zatem, aby uzyskać skuteczne i pożądane rezultaty, Twoje myśli muszą mieć jasny cel i kierunek. Wprowadzenie tej wiedzy w życie stanowi klucz do inicjacji ludzkości na wyższy poziom uważności. Ogromna przemiana ogarniająca Twą planetę niesie możliwość wielu wyborów, pozwalających zobaczyć świat w nowym świetle, sięgnąć nowych poziomów samopoznania oraz stosować nowe zasady do rzeczywistości, którą przeżywasz. Genialne umysły, brykające swobodnie poza ściankami pudełka tradycyjnej cenzury i dogmy, entuzjastycznie zgadzają się co do faktu, że myśl warunkuje i uprzedmiatawia przestrzeń. Wiele milionów ludzi przekonało się już, że myśl tworzy rzeczywistość, a intuicja pozwala wam na podpięcie się do niefizycznych, niewidzialnych energii, wypełniających czas i przestrzeń wielkiego istnienia. Pamiętaj, że to twój umysł jest kolebką rzeczywistości. Ci, którzy zamierzają okraść lub zapieczętować go, sami od dawna skrywają tajemnice. W szkołach nikt nie uczy swobodnej wiedzy. Ludzie są wprawnie odwodzeni od prawdy, zatem nic dziwnego, iż na czele problemów doświadczanych przez wiele istnień znajduje się kwestia tłumionej ekspresji. Zasadniczo chodzi tu o sposób, w jaki potraktujesz i jak uzdrowisz uczucie strachu przed posiadaniem własnej prawdy osobistej, globalnej i galaktycznej. Dzisiejsza cywilizacja Zachodu promuje oraz nagradza wątpiących i sceptyków za ich niepokojące spekulacje. W efekcie działania starożytnego lęku przed ciałem i jego mądrością, ludzie stracili zdolność rozróżnienia pomiędzy tym, co się im mówi lub każe, a tym, co tak naprawdę ma dla was znaczenie. Ta zbiorowa odmowa osiąga obecnie swą masę krytyczną. Stulecia toksycznych emocji wzniosły już ich gruz pod samo niebo. Trzeba go posegregować i ostrożnie uprzątnąć.
Z szerszego punktu widzenia na rzeczywistość, ziemianie wyłaniają się z amnezjopodobnego stanu zbiorowego szoku, który zablokował dopływ duchowej wiedzy do ludzkiego genomu. Podczas gdy dla wielu z Was oczywista jest sprawa, że człowiek jest panem własnego losu, to jednak w większości nadal potrzebny jest głośny budzik, który wyrwie ich z kontrolowanego transu, braku przytomności i bezsilności, w jakich na ochotnika się znajdują, bo tam wpadli. Starożytny spór nauki z religią o prawo wyłączności do definiowania rzeczywistości przeżywa kryzys. Być może problem ten istniał też w innym miejscu i w innym czasie. Zapisy geologiczne dają wystarczające dowody na to, że detonacje broni nuklearnej zniszczyły cywilizacje istniejące już tysiące lat temu. Teksty wschodnich systemów religijnych opisują liczne, szeroko zakrojone powietrzne działania wojenne, które skutkowały spustoszeniem Ziemi. Spod warstw nienaruszonej skały, datowanej na miliony czy miliardy lat, przez wieki wydobywano wyrafinowane artefakty i niezwykłe szkielety. Przeszłość tuszowano, poddawano kontroli lub wymazywano. To, czego uczono Cię w szkole na temat historii Ziemi, daje Ci jedynie pobieżny i chaotyczny obraz, wykreowany przez ignorantów na stałe skłóconych z życiem. Owe wyjaśnienia stały się jednak częścią fundamentu myślowego, zawierającego koncepcję bezsilności i poczucia bycia ofiarą, który jednocześnie stał się sposobem oficjalnej zachęty do interpretacji natury istnienia. W krańcowych przypadkach nawet natura postrzegana przez pryzmat tej koncepcji jawi się bardziej jako potencjalny wróg, potężny, nieprzewidywalny i zmienny, nie poddający się waszemu wpływowi, niż jako rozszerzenie i wyrażenie zbiorowego umysłu. Aby kwitnąć i wzrastać, musisz w pełni pojąć i napełnić energią myśl, iż twój fizyczny wehikuł, ciało, które zamieszkujesz, ma bezcenną wartość. Musisz zaakceptować swoją własną wartość oraz chcieć i potrafić odczuwać prawdziwą miłość i wdzięczność za to, kim jesteś. To jest bowiem klucz, który otworzy bramę zmiany i przyciągnie do twojego życia najlepsze z doświadczeń, jakie to życie ma ci do zaoferowania. Miłość, której szukasz wobec siebie u innych, musisz najpierw stworzyć sam. Kochając siebie, podłączasz się do sieci i zasilasz źródło mocy życiodajnej energii, która karmi wszelkie istnienie. Twoja własna wersja częstotliwości miłości to twój wielki dar dla świata. Aby kultywować pełen miłości związek z sobą samym codziennie, rano i wieczorem, na 5 czy 10 minut usiądź lub stań przed lustrem. Niech to będzie twoje prywatne spotkanie ze sobą. Spokojnie popatrz sobie w oczy. Utrzymaj ten bezpośredni kontakt wzrokowy, otwórz swoje serce i powiedz do siebie: kocham Cię. Powtarzaj: kocham Cię. Powtarzaj na głos, patrząc jednocześnie głęboko w odbicia swoich oczu w lustrze. Obserwuj swoje źrenice i tęczówki. Pozwól sobie na odbiór wszelkich odczuć, jakie przychodzą z wypowiadanymi słowami. Obserwuj, jak słowa te przechodzą przez twoje ciało, niczym ciepłe promienie słońca, tańczące w poszyciu lasu. Wykonując to ćwiczenie, obserwuj swoje zachowanie oraz reakcję ciała na twoje zapewnienie o miłości do samego siebie. Czy w lustrze pojawiają się może różne wersje ciebie? A może uśmiechasz się? Czy może widzisz coś, co każe ci opuścić wzrok i skierować go gdzieś indziej? Czy istnieje jakaś część ciebie, która nie przyjęła miłości? Co robi twoje ciało? Czy może popłynęły ci z oczu łzy, aby stopić pieczęcie wspomnień? Czy wstrzymujesz oddech? Czy oddychasz głęboko i spokojnie? Jak się czujesz, kiedy celowo znajdujesz czas na powiedzenie sobie, że jesteś kochany i kochana? Żyjąc i ucząc się korzystać na różne sposoby z umysłu, na przykład przez wykonywanie ćwiczeń mentalnych oraz obserwacje i
zastanawianie się nad swoimi reakcjami. Uwolnisz tajemnicę swego własnego myślenia. Czeka na ciebie niezliczona ilość wszelkiego rodzaju możliwości. I jeśli się tej pracy podejmiesz i nauczysz się sobie ufać, czas, który jest przed tobą, przyniesie ci niezwykłe doświadczenia, które wzmocnią i rozjaśnią twoje postrzeganie rzeczywistości. Nowy sposób postrzegania dotyczy życia, znaczenia, swobody i uzdrowienia. Przenoszony jest on za pomocą energii orbu na orb i z komórki na komórkę. Jako istota ludzka przechodzisz dziś wielką przebudowę swojego psyche, aby zyskać większą świadomość rozległych wewnętrznych prawd. Jako pionier nowej percepcji musisz to rozumieć i ufać życiu takiemu, jakie własnoręcznie tworzysz. Trwające dziś szeroko zakrojone działania wojenne oraz kontrola, jaką sprawują światowi przywódcy, stanowią wyraźny przejaw ich desperacji w obliczu utraty władzy nad ludzkością. Uczynią wszystko, aby zwieść cię z drogi wiodącej ku dostrzeżeniu i przebudzeniu twojej osobistej mocy. Ci, którzy sami odrzucają takie przebudzenie, wspierają ten system kontroli. Jest to stare, niepoddawane osądom porozumienie. Przebudzona świadomość nie potrzebuje kontroli. Nie możemy zapewnić cię co do rentowności twojej rzeczywistości, jednak zapewniamy, że możesz stworzyć swoją upragnioną wersję świata, a w wysiłku tym bez wątpienia masz nieograniczone wsparcie. Wasz świat był od zawsze obserwowany i badany przez niezliczone gatunki istot, z których każdy posiadał inne zamiary i działał według innych planów. Jednak ogólnie rzecz biorąc, ludzie są wspierani przez tych, którzy rozumieją niuanse sensownej współpracy, jaka ma cel i gwarantuje pozycję umożliwiającą przejęcie kontroli nad odpowiednim wykorzystywaniem mocy. Kiedy istoty świadome dokonują wyboru zapomnienia, zaprzeczenia, dezaktywacji oraz zlekceważenia swej własnej mocy, tworzenia oraz wiedzy, kiedy deprecjonują swobodę myślenia, stają się częścią dramatu lub nazwijmy to gry, która pozwala im na doświadczenie istnienia pod pozorną kontrolą i dominacją innych. Te lekcje i kwestie w nich poruszane dotyczą lęku przed nieznanym, lęku przed postrzeganiem oraz lęku przed samodzielnym kierowaniem własnym życiem. Pokonanie go swą osobistą mocą stanowi pewien tradycyjny etap rozwoju przytomnej świadomości. Jednakowoż najważniejsza kwestia pozostaje nadal nierozstrzygnięta. Jak daleko zajdziecie, zanim docenicie to, co należy cenić jako z natury wam przynależne? Jak daleko zajdziecie w poszukiwaniu skarbu, który w sobie nosicie? Trwające obecnie szeroko zakrojone działania wojenne oraz kontrola, jaką sprawują światowi przywódcy, stanowią wyraźny przejaw ich desperacji w obliczu utraty władzy nad ludzkością. Czas na wnioski. Wydarzenia mają wiele różnych celów, a każdy zależy od punktu widzenia. Czy wyrażasz wolę przyjęcia odpowiedzialności za pokochanie siebie oraz objęcie tą miłością całej ziemi, aby tworzyć tu dobrobyt? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak doniosłe zadanie zdecydowałeś lub zadecydowałaś się spełnić w swoim życiu? Czy pozwolisz na ujawnienie większego obrazu całości? Elastyczność umysłu wymaga, abyście wykorzystywali swoją wyobraźnię dla nowej, jasnej i świadomej kreacji nowego fundamentu myślowego. Trudności nie oznaczają konieczności porażki. Wyzwania wyostrzają twój umysł i mogą wydobywać na światło dzienne twoje najskrytsze talenty. Jeśli tylko uwierzysz, zaufasz i nauczysz się uginać pod naporem wichru zmian. Teraz nadszedł czas dostrojenia swych fizycznych, umysłowych, duchowych i emocjonalnych zdolności, aby pokazać sobie i całemu światu, że twoje myśli odciskują piętno na otaczającej cię życiodajnej energii mocy,
oraz, że to ty sam jesteś stwórcą swoich doświadczeń. Przemiana świadomości, jaka ogarnia dzisiaj glob, to wielowymiarowy spektakl, serial zdarzeń o nadrzędnym znaczeniu, który przede wszystkim wymaga od ludzi aktów szokującej odwagi, osiągnięcia porozumienia pomiędzy wieloma rzeczywistościami w celu uzdrowienia umysłu i ducha ludzkości i wszystkich oraz wszystkiego, z czym jest powiązana. Z punktu widzenia jednoczesnej i wiecznie rozszerzającej się teraźniejszości, wszelkie uzdrowienie wymaga pełni współczucia, reinterpretacji oraz energetycznego porozumienia ludzi, miejsc, czasów i wydarzeń. Nowy, zdrowy rozsądek oznacza wiedzę, że wszelkie życie ma niezwykłą wagę i należy o nie dbać. Radzimy ci więc, pokochaj i zachwyć się sobą, albowiem jesteś cudem stworzenia, formą zdolną do manifestacji wspaniałej i majestatycznej wersji istnienia, zarówno myślą, jak i mową oraz uczynkiem. Szukaj ścieżki, która wiedzie ku życiu pełnemu radości, w którym sam przyciągniesz ważne i wymowne doświadczenia. Dziel się energią swoich przeżyć, nie zatrzymuj jej, ucz się jej. Ufaj szczodrości i życzliwości istnienia, bowiem są najwspanialsze. Miej własną finezję, wdzięk i styl i korzystaj z nich. To najlepszy możliwy czas na życie. Przejdzie do kronik najsłynniejszych opowieści o reinkarnacji. Kiedyś w przyszłości być może i ty będziesz opowiadać wspaniałe historie o życiu na Ziemi w czasach wielkiego nasilenia strumienia energii, w 25-leciu ujawnienia wielowymiarowych tajemnic ukrytych w annałach czasu, majestatycznych, doniosłych i wiecznych. Chciej posiąść prawdziwą wiedzę i wolność, drogi przyjacielu. Droga przyjaciółko, a na swej ścieżce mocy zawsze pewnie wykorzystuj każdy moment i każde teraz najlepiej, jak tylko się da.